Witamy ponownie na drugiej części naszych rozmów przy okrągłym stole we Wrocławiu. Pan Mariusz Szczepiński, pan Sławomir Salomon, Beata Andrejas. I zdajemy sobie, proszę Państwa, sprawę, że temat jest bardzo delikatny. Dotyczy Biblii, dotyczy wiary i powszechnej wiary, która w Polsce, no, jednak większość Polaków identyfikuje się z Kościołem rzymskokatolickim, podległym Watykanowi. Ja tylko jako prawnik dodam, że to jest obce państwo. Watykan jest państwem, do tego cesarstwem. To jest pięknie stworzone strukturami. Wiele osób sobie nie zdaje sprawy, że jest to obce dla Polski państwo. Wrogie. Co niestety historia pokazuje. Rozwijają wrogo finansowo nas naród, ciemierzą. Jest konkordat z 1924 zawarty między II Rzeczpospolitą a państwem Watykan. Ważny, dodam, do dziś. Natomiast ten z 1993, który Żyd Stolzmann, czyli Aleksander Kwaśniewski, podpisywał, jest nieważny. Tak jak cała trzecia RP jest nielegalna. Był zupełnie niepotrzebny. Czyli tam to antydatowanie. Tak? To jest, nie, w ogóle cały ten konkordat zawarty sytuację podjęcia decyzji o przez trzecią RP i do tego podpisany przez taką osobę, jakim jest potomek pani? Ludobójcy. To tam pani było. Nie, Aleksander Kwaśniewski niestety. Także to, ale premierem? Wtedy Suchocka była premierem, ale i ten dokument ma datę jaką i kiedy była podjęta decyzja i jak zadecydowała nieobecność jednego posła? Jednego? No ja tylko rzucam pewne hasła, bo nie byłem przy tym, więc mogę tylko zasygnalizować dla ludzi, którzy chcą posiąść tajemną wiedzę, żeby zagłębili się w arkana datowania. No, ale to są szczegóły trzeciej RP. Ale to jest fundament, bo może się okazać, że jest nielegalny konkordat. Dlatego nie jest nielegalny, jest nieważny w ogóle ten konkordat. Ale co roku ponoć 12 miliardów płacimy, więc teraz 300 miliardów jesteśmy moim zdaniem gdzieś do tyłu. Ewentualnie, to ja tylko sugeruję z moich obserwacji, chciałbym się mylić. No dobrze. Czyli to są pieniądze należne Polakom. W porządku. Natomiast trochę żeśmy tutaj zjechali na bok, ale to te zjechanie na bok to nie jest takie dobrze, ponieważ szereg tych tutaj pogadanek, które mamy przed kamerami dla Państwa, polega na tym, że to są tematy wielowątkowe. I tutaj, chociażbyśmy chcieli tylko zrąbać jedną gałąź, to i tak wyrżniemy cały las. Nie ma szans, bo to jest wszystko powiązane z sobą na zasadzie maszyny. Natomiast to, co chcemy tutaj ten temat przedstawić, to dzisiaj mamy Biblię. Biblię, czyli mamy Stary Testament, Nowy Testament. To się tak nazywa. Niektórzy nazywają to pisma hebrajskie, drudzy pisma greckie. Co to ma wspólnego z Polakami? Tego nikt nie wie, raczej mało wie, albo się, jeżeli nawet się dowiedzą, to się nawet z tym nie zgadzają. Ja już powiedziałem w swoich wcześniejszych filmach historycznych, że jest to mieszanina prawdy i kłamstwa. To jest. I tutaj nie chcę powiedzieć, że od razu ja to wszystko wyrzucam do kosza. Bo niektórzy tacy przeciwnicy, to są spece, to oni od razu powiedzą, a oni wzięli Biblię, wywalili do kosza. To jest standard. Ale my się tutaj nie będziemy jakimi przeciwnikami przejmować, bo oni są nam w ogóle zbędni. Każdy może mieć własne zdanie, Państwo również, w stosunku do tego, co za chwilę się Państwo dowiecie. Sprawa wygląda w ten sposób. Jak powstał Stary Testament i jaki to ma związek z Polakami? Mało tego, chyba zauważyliście, że ja często się w swoich filmach historycznych powołuję na Stary Testament. No i tutaj powstaje pewien konflikt. No, jak tutaj mówię o Imperium Polaków, od Bretanii po Sachalin, to słuchajcie, to w tym momencie tutaj no, nie ma tego, nie ma w Starym Testamencie Polonorum Imperia. No właśnie, to jest bardzo ciekawe. Tu wszystkie są potęgi, w księdze Daniela są potęgi, to są te cztery takie bestie, które wychodzą tam z morza i tak dalej. No ale jakoś tej największej, tego właśnie Polonorum, czyli Imperium Polaków, to ono nie istnieje.
Nie ma. Czyli polska Winkerlingen, tak? No, załóżmy... Bo to po nowemu, odtworzenie. Nie, tak? To jest odtworzenie, ale teraz właśnie, co ma związek z Polakami? Otóż komu były dane od Boga Wedy, czyli księgi wiedzy i na czym one były pisane? Otóż księgi Wed zostały spisane, kiedy Bóg podyktował im wiedzę, którą zapisali na drewnianych tabliczkach. Niestety zaczęto ją po pewnym czasie od wyjścia z Turcji pisać na drewnianych tabliczkach. Znaczy nie modyfikować, tylko po prostu przepisywać na drewniane tabliczki. I w sumie, jak sięgniemy w taką daleką historię, powiedzmy ta, która została spisywana, to się jedna księżna, która się udawała na zachód, to miała całe wozy takich tabliczek drewnianych, zapisanych pismem runicznym, gdzie praktycznie do tych Celtów ona wiozła, bo na teren Francji ona się udawała, i ona miała tony tych tabliczek z sobą i to była jej biblioteka. I to były te Wedy. A wiadomo, drewno to jest takie, że no wyschnie, dobrze jest jak wyschnie, nie? Ale można bardzo łatwo spalić. Dlatego my dzisiaj tego nie mamy, bo to zostało popalone. Wszystko. I te księgi Wed w dzisiejszej wersji, to co nazywają tam kosmos wedyjski, czy jakieś inne, w internecie znajdziemy Wedy, to już jest wersja mocno przerobiona. To jest bardzo ważne. Czyli to, co Polakom dały. Tutaj. I teraz tak. I teraz się to jest zderzenie ze Starym Testamentem. Tutaj mamy Izraelitów, naród wybrany. O, Żydów. Mamy naród wybrany. Jak oni się tu wzięli? Ja już mówiłem, skąd pochodzą Żydzi. Oni pochodzą dokładnie spod wieży Babel, jako linia rodowa Nemroda. To jest ta, która później zainstalowała się w Babilonie, wykończyła finansowo Babilon, on przestał istnieć i rozeszli się po całym świecie, tworząc tak zwane diaspory. Natomiast księgi Wed zapisane właśnie na tabliczkach z pismem runicznym stały się podstawą do napisania Starego Testamentu. W to wpleciono fikcyjną historię Żydów, że byli w Egipcie i tak dalej. To już następny temat z tymi piramidami z Egiptu, kiedy były budowane i tak dalej. I to wszystko spisano tutaj, tak wymieszano. Część, co było potrzebne, to zostawili, to, co było niepotrzebne, wyrzucili, zamienili i zrobiono z tego tam kult ofiarniczy, obrzezanie i tak dalej, różne rzeczy. I dzisiaj, ponieważ to jest mieszanina prawdy i kłamstwa, jest bardzo dużo krytyków Starego Testamentu, którzy stają na rzęsach i uszami klaszczą, że i twierdzą, i nawet w tak zwanych niezależnych telewizjach w internecie, jest ona przedstawiona, Stary Testament, że to jest księga mitów, legend i tak dalej, że to w ogóle nie można się tym zajmować. Nie do końca. Ponieważ, jak tu powiedziałem, są elementy prawdy i tego. Na przykład, jaki jest element prawdy w Starym Testamencie? To jest to, że wewnętrzna treść wskazuje na lokalizację ziemi obiecanej, daną tym właśnie Izraelitom. Jak wejdziemy, się zanurzymy w Stary Testament, a coś takiego było robione, jest nawet film Zapomniana Jerozolima na moim blogu, to też zalinkujemy wszystko tutaj w opisie do tego filmu, to dojdziemy do wniosku na podstawie, że ziemia obiecana to była Euroazja. O, bardzo ważny wniosek. A nie piaski pustyni w Izraelu, tak zwanym dzisiejszym Izraelu, który musi być sztucznie nawadniany, powiedzmy z wód jezioro Genazy, z specjalnymi rurociągami i tak dalej. Cała rzeka podziemna. Tak jest, no byłeś tam. Widziałeś, w porządku. Czyli ziemia obiecana, poza tym jest nawet, wersety są konkretne, gdzie ziemia obiecana to jest, a więc już mamy jedną zmianę dyslokacji, czyli ziemia obiecana to jest Eurazja. Kto tam mieszkał? No Polacy mieszkali, bo Polacy są narodem wybranym. I zamienimy słowo Izrael na Polacy, no to już będziemy wiedzieć, o co chodzi. Polacy, Słowianie? Tak jest. Wenadowie? Tak, Wenadowie. Sarmaci. To mi się bardzo podobała sytuacja na Sejmie Wielkim określenia i tu warto byłoby przytoczyć Wenedowie i Wena, ten element. Wenedowie jest polską nazwę, bo ponieważ powiem ciekawostkę, że Rzymianie nazywali Polaków Veneto.
I dzisiaj północny region Włoch, jeden z tych północnych, to się nazywa Veneto. Przez V, bo tak się nazywało. Wenecja to jest miasto założone przez Polaków, przez plemiona właśnie tych Polaków, Wenetów. Ale Rzymianie tam zwali Veneto, Veneto. A więc to widzimy, i Wena myślenie. Tak jest. No właśnie, to jest to określenie, no wszyscy mają, jak, mamy Wenę czy nie mamy Wenę, nie? Dokładnie. Dlaczego ten jest... element do Słowian i Polaków, żeby odnieść tak, ten element skąd się wzięło, czyli od istot bardziej myślących niż inni. W porządku. I dlatego te istoty, czyli linia rodowa Nemroda, zamieniła, po prostu przerobiła tak te Wedy słowiańskie, czyli polskie, pisane pismem runicznym, że powstał Stary Testament. I mamy oczywiście historię Izraelitów i tak dalej, takie rzeczy. To mamy, ale jest to jedna wielka lipa, bo ich historia jest zupełnie inna. I to też trzeba ukryć, ale wszystkie praktycznie religie chrześcijaństwa dzisiejsze i nawet judaizm, oni wszyscy się opierają właśnie na tym, bo oni uważają, że to jest wszystko, to jest słowo Boga. No, ale to jest... tam są elementy zgodne z prawdą, ale to są tylko elementy drobne, znaczy pewne elementy, na przykład lokalizacja Ziemi Obiecanej. No to jest Eurazja. No to można sobie wyobrazić, jaka ta Ziemia Obiecana, że to się pokrywa z haplogrupami polskimi, czyli ze słowiańską, sarmacką haplogrupą. Czyli mamy tutaj dyslokację, to jest taki jeden szczegół. Co to jest pospolite ruszenie? No, wszyscy znamy z historii polskiej pospolite ruszenie, to były Polacy, tak, tam któryś tam wiek i tak dalej. Okazuje się, w Starym Testamencie ten mechanizm pospolitego ruszenia funkcjonuje bardzo dobrze. Ponieważ był to, jak to potężne państwo funkcjonowało, Polonorum Imperia, to jeżeli ktoś tam najeżdżał, no to robiło resztę. Okoliczne, powiedzmy, ci Polacy, którzy w okolicy nie byli atakowani, robili zrzutkę, robili potężną armię i wyrzynali agresora. A jeszcze jak mieli wsparcie Boga, no to tu jest pięknie opisane, jak zdobywano przez 6 lat ziemię obiecaną, czyli Euroazja. To tylko po prostu to my byliśmy. To nie żadni Żydzi, żadni Izraelici, to byli Polacy. I teraz, jeżeli ktoś podchodzi do tego w ten sposób, że to jest wszystko od Boga, to na razie mówimy o Starym Testamencie, zaraz dojdziemy do Nowego, jak to robi wielki, poważny błąd, bo w ten sposób on się zamyka. Czyli on się karmi tą mieszaniną, czyli złapie trochę prawdy, trochę blefu, no i mu się wydaje, że on posiada jakąś wiedzę, że on tutaj rozumie Pismo Święte, ma zrozumienie i tak dalej. Jak ja to robię? Ja tutaj pewne elementy wyłapuję, ale to nie znaczy, że ja tutaj wszystko biorę tak, jak powiedzmy trzeba. Na przykład ja to często powtarzam na blogu. Niektórzy się tutaj jarają, egzaltują na przykład obrzezaniem, że stwierdzą, że oni są niezależni, doszli do prawdy, że jednak prawo, obrzezanie. Obrzezanie było znane w Egipcie i w ogóle na całym obszarze Bliskiego Wschodu. Ale z Egiptu to są nawet grafiki specjalne, które są płaskorzeźbami o tym obrzezaniu w Egipcie, a więc na tych ścianach są właśnie elementy tego obrzezania. Ale trzeba rozszerzyć o element korobowy. Fizyczny. W porządku, ale mi chodzi o to, jeżeli się wzięło z przyczyn medycznych. Dobra. W tamtym rejonie. To zostawmy. No, dlatego nie było, w Eurazji ono jest niepotrzebne. Dlatego to można było zaadoptować na potrzeby wiary. W porządku, ale jest to element pochodzący z Egiptu, ale przecież każdy sobie da się wbić na pal za to, że tam było pogaństwo w tym Egipcie, a więc element nagle pogański, jak to tak w takich kategoriach możemy to traktować, nagle się znalazł w Starym Testamencie i nagle to jest prawda objawiona. No, wiecie co, no, to jest groteska. To są takie elementy, powiedzmy, jeszcze są jeszcze inne elementy, ale też jest trochę tutaj historia sędziów, mamy taką księgę sędziów, a okres sędziów to był właśnie ten okres dawno, dawno, dawno przed Mieszkiem. O, Mieszek to Mieszko, to było dalej, do Mieszka jeszcze bardzo daleko, to był okres sędziów. A więc takie coś. I teraz tak, i teraz co trzeba było później zrobić w tej przeróbce Starego Testamentu, w przeróbce Wed słowiańskich, polskich, trzeba było przerobić tak, język lokalizację już mamy i teraz nazwy. I teraz trzeba było zrobić takie nazwy, takie przerobić nazwy, żeby to pasowało do
terenów dzisiejszego Izraela i wtedy masz legal dla wszystkich Żydów. Oni są zalegalizowani swoją przeróbką. Czyli linia rodowa Nemroda sobie zrobiła właśnie Stary Testament i mają legal. I oni są jakby zalegalizowani, żeby ukryć tą prawdziwą historię, którą tam w serii 3 omówiłem dokładnie w jednym filmie, bodajże 3.1 albo 3.2. Teraz zalinkujemy. To już jest tego. Natomiast i teraz mamy tutaj historię tych sędziów, później mamy królów oczywiście, całą tą historię. To wszystko tam oczywiście imiona i teraz język. No i w jakim języku był Stary Testament, czyli Wedy napisane? Były po polsku napisane z pismem runicznym. I to pismo runiczne, co ciekawe, tego na przykład naukowcy nie chcą badać. Jaki jest związek z językiem tak zwanym paleohebrajskim, a runami? Prywatnie robiono to, to jest runy, a język paleohebrajski, te znaki paleohebrajskie, to jest zgodne 70%. To zrobiono prywatnie. Naukowo tego nikt nie robi, bo wiadomo, wyszłoby szydło z worka, że to jest pochodzenie słowiańskie języka paleohebrajskiego, a więc doszłoby... To jest ogólnie formuł biznesowych obecnych. Tak jest. No, rozumiem, wiadomo było, o co chodzi, nie? A więc po prostu nikt tego nie bada, żeby nie wyszła prawda na wierzch. A więc zamieniono to na język zwany hebrajskim, tak realnie jest to język aramejski. A język aramejski to jest język Babilonu. Natomiast dzisiejszy hebrajski jest stosowany w Izraelu, łącznie z tymi znakami specyficznymi, jest to, to są znaki aramejskie, a język jest dialektem języka aramejskiego. To dobra nazwa, że to jest hebrajski. Na moim blogu też mam taki artykuł, który pięknie pokazuje taki fakt. Dał mi to jeden hebraista, który się zawodowo tym zajmuje, tłumaczeniami różnymi. No i on mi właśnie pokazał, właśnie jak nastąpił przeskok z języka paleohebrajskiego na język ten aramejski. I nawet jest taki napis, że składnia się zmieniła. Czyli język paleohebrajski to był polski i później ta składnia się zmieniła, bo nie musieli jakoś to zrobić. Tego nikt mało kto o tym wie, że takie coś jest, że hebrajści o tym wiedzą. Że nastąpiła ta zmiana na aramejski. I to później zaczęto pisać po aramejsku, przyjęto pismo aramejskie i w ten sposób powstał tutaj niby oryginalny, hebrajski, Stary Testament. Tak realnie są to słowiańskie Wedy, polski pisane pismem runicznym. Tylko tak zostało to przerobione, że kwestia języków jest tutaj jakby kolejnym krokiem, który miał zatuszować prawdę. Druga sprawa, pierwszym takim elementem, też mało znanym, ale też najbardziej to się wyciąga z tego, też można zobaczyć największe te takie kontrasty, te fałszerstwa, to jest Septuaginta. Septuaginta była pierwszym, to jest grecki przekład z Starego Testamentu, starożytny. Był to pierwszy element przerobienia pisma runicznego na grekę, bo czym jest język polski, a grecki? Grecki jest językiem wtórnym do polskiego. My mamy taki język, że nawet zachodnie języki mają polskie korzenie, polskie słowa i tak dalej. To chodzi o to, że zachodnie kroniki roją się od tak zwanych sarmatów. No i wszyscy tutaj historycy oficjalnie udawali idiotów, że nie wiedzą to, co sarmaci. No ale wyszło szydło z worka, że jak badano haplogrupy, no to są sarmaci, to Polacy. No, proszę bardzo. Kolikacja krwi. Tak jest. DNA trudno szukać. Właśnie niemożliwe do szukania. Mikołaj II też był sarmatą, miał haplogrupę sarmacką i był Polakiem. Zresztą ja mówiłem, że Rosjanie to Polacy. Tylko, że mówią dialektem. Ale to nie myślcie, że to jest jakaś inna narodowość. Czyli wracamy do Starego Testamentu i mamy Septuagintę, czyli to był to pierwszy element przerobienia tych słowiańskich Wed. Ale to, ten element przerobienia, on się za bardzo nie... On był kiepski. Od razu to powiem, ponieważ zdradzał bardzo dużo rzeczy i teraz ktoś jak wchodzi do Septuaginty i zaczyna właśnie lokacje badać, na przykład, czy to, gdzie ta ziemia obiecana jest i tak dalej, no to nigdy nie będzie pasować do dzisiejszego Izraela. To chociażby to jest jeden taki szczegół. To, a pięknie jest opisany właśnie tam, że to jest, że to chodzi o Eurazję.
No, czyli mamy to, 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 to. Tak, lokację mamy, mamy język omówiony, ten grecki Septuaginta i teraz możemy... Jeżeli mogę jeszcze rozszerzyć, bo tak. Venedy mówiliśmy, natomiast ten element, co był poruszany, Lachy, tak? Od Allaha, ten wątek. Nie, tylko odwrotnie. No, mówię w tym kontekście, bo to zależy, z której strony się patrzy. No, wygląda na to, że Arabowie zrobili z Lecha Boga. Dokładnie. Właśnie chciałem, żeście się pociągnęli ten temat. To jest, możemy, słuchajcie, to trochę już słowo, bo słowo i fundament słowny tworzy potem historię i wracamy się z powrotem do źródeł słowa. No i więc mamy, zawsze było słowiaństwo na pierwszym miejscu, a później reszta były pochodne. Czyli Sowczyki to były Lachy, tak? Lachy nas zapadły, tak? Jeszcze 200 lat straszyli Sowczykami. Mówię w kontekście słowa Lach. A czyli ta... Polacy, Lachy, ten element, wątek. To jest... bo Lachy też były takie. A Allah? No bo myślałem, że redaktor tutaj pociągnie, nie, znaczy, bo ja to wiem. Ja się teraz zastanawiam, jak w dobie internetu Konferencja Episkopatu Polski i no, w poprzedniej części omawialiśmy to, że Kościół rzymskokatolicki otrzymuje ogromne fundusze na swoją działalność. Około 12 miliardów rocznie chyba, tak? Jak oni w dobie internetu chcą to odkłamać, że Ziemia Święta sugerowana nie jest tam, gdzie jest, że ten cały zmieniona liturgia i tam ciągle pada to słowo Izrael w zmienionej liturgii, bo może z poprzednich filmów jeszcze kilka miesięcy wstecz słyszeliście Państwo, jak ja mówię, że ja po prostu wyszłam z kościoła już kilka razy, dlatego że zbyt często powtarza się słowo Izrael w tym kościele. Ja się z tym Państwem nie identyfikuję, nie chcę z tym mieć nic wspólnego i tak naprawdę nie rozumiem, dlaczego, nie pamiętam z dzieciństwa, mam maturę z religii, dlaczego... No każdy ma, nie ukrywam, że tu osiągnięcia, bo ja w stanie, jeżeli mogę, w stanie wojennym, w szkole zmilitaryzowanych pilotów wojskowych, uciekaliśmy na religię, żeby no mieć szeroką relację wiedzy czujemy duchowej. Czujemy się oszukani, więc tak naprawdę. Wzorowe u mnie tutaj też no relacje, czyli nie jesteśmy ludźmi, którzy nie zetknęli się, a wręcz na najwyższym poziomie się z religią, rzymsko, powtarzam, katolicką, bo katolicka, tak, tu nie ukrywam, jeżeli mogę rozszerzyć element Rosji. Tam jest prawosławie. I tu zapewne z punktu widzenia naukowego lepsze definicje padną, ale dla mnie, laika w tej materii, to, że obecna sytuacja, czyli Putin i prawosławie, czyli narodowy kościół, ten element narodowego kościoła, nie ma podbijania przez obce mocarstwa. Tutaj, jeżeli chodzi o prawosławie, to jest też odstępstwo. No, ale to się niczym nie różni. Znaczy, są jakieś różnice. Ale nie ma struktur podbicia innego kraju. Pojęcie względne. Pojęcie względne. Mówię odpowierzchownie. To jest pojęcie względne, to nie jest. Może tutaj oni też podbijali, bo to też wszystko szło, też było podbijane właśnie na tych Chrzestrusi i tam dalej, takie różne rzeczy. To też było element ekspansji. I Polacy mogli decyzją 10 kwietnia 1610 roku w Smoleńsku tą sprawę zamknąć. Bo tam był hołd. Do tego hołdu doszło i przyjęty był pod warunkiem, żeby Polacy nie zniszczyli prawosławia. Tak przynajmniej się doczytałem. Mogę się całkowicie mylić, ale doszedłem do takich informacji. Dlatego ten Smoleńsk 2010, zbieżność dat mi się wydawała dziwnie nieprzypadkowa. No to dobra, teraz wjeżdżamy w rok 874. No. Co to ma w ogóle wspólnego, nie? Z prawosławiem, ale to jest na ziemiach polskich. Otóż ten chrzest watykański 966, to słuchajcie, wcześniej był już chrzest popiela według porządku prawosławnego w Polsce. Rozumiemy to? Prawosławnego w Polsce. Zanim był oficjalnie katolicyzm,
to my mieliśmy 100 lat prawosławia. To jest fakt ukrywany. Tego mało kto wie, że popiel w ogóle przyjął porządek prawosławny. Możecie się doczytać, słuchajcie. Ale no, tak mówi historia. To było na 100 lat przed Mieszkiem. Dobrze, dopiero Mieszka, przerobiony, dopiero Mieszek przestawił to wszystko na ekspansję, tak jak to... Ta wiedza jest rewolucyjna. I dobrze, że mamy internet i to słowo pada, odsyłamy do wujka Google. Tak jest. I tam jest prawda. Tam jest po prostu sobie po prostu trzeba. Nie do końca, dlatego że w internecie jest bardzo dużo dezinformacji. I ja przed tym przestrzegam, żeby się właśnie nie... I tu się troszczę o naszych widzów, żeby nie poddali się, czyli z tego przysłowiowego z deszczu pod rynnę, bo w internecie Wikipedia jest fałszowana i jest bardzo dużo informacji, ale jest bardzo dużo dezinformacji. I to nie jest takie ale proste. Ale nadchodzą, przepraszam, że jako informatyk też, zwrócę uwagę, że nadchodzą nowe ery, nowe czasy. Do niedawna mieliśmy tylko amerykański system GPS-ów. Teraz mamy rosyjski. Czyli w tym momencie, gdzie się dwóch bije, ten trzeci korzysta. Czyli te dwie strony, że tak powiem, pokazując oddzielne punkty widzenia, powodują to, że wyciągają, jakby to powiedzieć, coraz delikatniejsze informacje. Ale na podstawie pośrodku... dwóch różnych punktów widzenia nadal jest ciężko osobie zawodowo nieprzygotowanej. Pamiętajmy, że jesteśmy na ziemiach Wenedy, gdzie to jest wena myślenie. Czyli mamy już wielotysięczną historię pokolenia myślących ludzi. Więc dając ludziom informacje, fundamenty informacji, wiedzą Polacy, Słowianie, co z nią zrobić. Ja bym się tak za bardzo nie troszczył o to, że, że nasz, że powiem, przekaz zostanie zrozumiany, bo sięgną nie do jednego źródła, tylko do wielu. A to nam chodzi, żeby świadomość społeczna była na bardzo wysokim poziomie. Godnym Polaków, Słowian, ja tutaj, które nam ukradli po prostu. Ja tutaj uzupełnię jeszcze tą informację. Tutaj jest kwestia tak, właśnie odnośnie tej dezinformacji. Ona jest, oczywiście, jak najbardziej. To jest nawet płatna, to jest celowo się po prostu nawet takie coś robi. To jest sabotaż taki, a więc pamiętajmy, że no, w internecie... Bardzo podstępnie to się W internecie są też... takie informacje tego, ale to z tego się nie trzeba bać, no bo słuchajcie, jeżeli będziemy otwarci, no to my będziemy umieli wyłapać takie... Oddzielić prawdy od tego. Tak, ziarno od plew, bo to jest cała sztuka. Przecież ja dzisiaj tak samo, tu mamy Biblię, ja też jestem w stanie odrzucić to od tego, że to jest lipa, tamto nie, to tego, to jest kontrowersyjne. Przecież żeby mi tutaj nikt przypadkiem nie serwował, że ja wywalam ten... do kosza, bo, no bo to jest tego... do kosza. Nie. Ja sobie tutaj, tak jak mówiłem, pospolite ruszenie. Zbieg wielu... Lokalizacja ziemi obiecanej. Jeżeli ja... To bez przesady. Ja chciałbym to uzupełnić z punktu widzenia też inżyniera, projektanta technologii, że tak powiem, przyszłości. Mamy szkło, które przykładowo topi się w temperaturze 800 stopni. Ale mamy laser, który świeci z temperaturą 500. Ale wiązka przecięta dwóch laserów daje 1000 stopni, czyli zmieniamy stan skupienia ze stały na płynny. Szkło płynie. I to jest ten element wiedzy, kiedy zderzenie się dwóch informacji powoduje nagle, że zmienia się stan skupienia i nagle patrzymy, coś co było twarde, nagle płynie. To jest ten element upłynnienia informacji, wprowadzenia to w ruch. No więc nie ma obawy, po prostu Polacy są kreatywni, bardzo wyjątkowym narodem i wszyscy nemrodeści bardzo dobrze o tym wiedzą, bo oni mają zablokowaną kreatywność, zacznijmy od tego. Dlatego są zawsze Polacy tacy wyższy. To nie tylko wojownicy, którzy zdobywali ziemię obiecaną, opisaną w Starym Testamencie, ale po prostu funkcjonują do dzisiaj i dlatego najwięksi wynalazcy to byli. Powiem tylko jedno nazwisko. Nikola Tesla. Przekazywanie energii na odległość. Słynny kondensator. Tam na wyspie jakiejś w Stanach Zjednoczonych i szereg wynalazków, które później zastosowano, ale ukrywanie silników elektrycznych. Pierwszy samochód z taką prędkością na prąd. W którym roku? No, teraz się wraca. To jest samochód na prąd. To jest raz, mało tego, przetwornik eteru na prąd. To jest gwóźdź.
programu. Przetwornik eteru. No kto to? Tesla. To trzeba było go pogonić, zrobić z niego nędzarza i tak dalej. Przetwornik eteru nad prąd. Praktycznie ropa, chociaż mamy jej tutaj pod nogami, full tego gazu i ropy to jest po całej Polsce, można sobie tu wiercić do woli. Już mówiłem, taki film jest. Słuchajcie, ale nawet bez tego, słuchajcie, tu Tesla nawet by z powietrza wyciągnął prąd elektryczny. Przecież to zrobił ten samochód taki słynny, nie? Że parę stanów przejeździł po prostu. Był taki film na YouTubie, ale go usunięto, nie? Przetwornik eteru stworzył, gdzie to jest? Na początku wieku, to jest 1900 z groszami, nie? Silniki na powietrze. No, dzisiaj są... 500 km zasięgu samochód na powietrze. Tramwaje przed wojną były na powietrze. W Paryżu nawet też Polak wymyślił. No, a więc widzimy... Zablokowano najlepsze rozwiązania technologiczne. Tak, a więc... Co my tutaj jeszcze to powiemy tutaj odnośnie Starego Testamentu, gdyśmy jeszcze nowego nie przerobili. Ale dobra, my to na razie zostawimy do jakiegoś tam następnego kawałku. Co chcemy powiedzieć? Naród polski jest wielce kreatywny. I anemrodyści, oni są pozbawieni kreatywności. Nawet mi jeden powiedział, że a tamci nemrodyści, tak ty to nazywasz, oni są tylko pasożytami. No, w ten sposób. A więc no to tak to mniej więcej wygląda. I co jeszcze powiemy, bo to Stary Testament, czyli nie wyrzucamy całego Starego Testamentu, tylko oddzielamy ziarno od plew. A historia, tak jak powiedziałem, wszystkie możliwe linki, żeby Państwo sobie wyrobili zdanie na ten temat, to będą w opisie do filmu i ja w ogóle generalnie chcę tutaj zachęcić tutaj, że każdy film w Królewskiej TV w opisie, który jest bardzo obszerny, daje elementy źródłowe oraz wiele innych spraw. Niestety pewnych rzeczy po prostu one są gdzieś zagłębione w tych linkach i tak dalej, to trzeba samemu szukać. To jest takie zadanie domowe, ponieważ jest no ogrom tematu, a więc zachęcam do opisu do filmu. Wszystko? Co mamy jeszcze? No właśnie, jaki mamy ewentualnie podsumowanie, przekaz dla społeczeństwa? Nie odrzucamy całej Biblii, czyli Starego Testamentu, tylko umiemy się, tylko znajdujemy w tym te elementy, które są zgodne z historią. Natomiast sposób przyjmowania Starego Testamentu, jeżeli go, tak jak mówią różne religie, że to jest Słowo Boga, czyli w 100%, no to jest po prostu, to jest w tej formie, która dzisiaj jest drukowana, jest to element zamknięcia. Za którą słono płacimy. Tak jest. Rocznie. Tak, tak, no za 12, tak. Tam tak mówią, no, 12. Że nieoficjalnie 12 miliardów. 12. W sumie chyba 300 miliardów od czasu konkordatu. Tak, czyli to powiedzmy, to jest element, czyli w tej formie, czyli traktując to jako słowo w słowo, słowo Boga, jest kłamstwem i elementem zamknięcia. Natomiast jeżeli my do tego podchodzimy wybiórczo, to wtedy możemy z tego nawet odnieść korzyść. To ja pozwolę sobie jeszcze skonkludować do sytuacji obecnej, politycznej, że mamy prezydenta ożenionego z Żydówką, jak zwykle. W III RP wszyscy prezydenci mieli za żonę.